Jakbyśmy dzisiaj przeprowadzili ankietę, ilu ludzi w kościołach dzisiaj potwierdzi, że Bóg jest dobrym Bogiem, będzie 100%. 100%. Nikt nie powie, że Bóg jest złym Bogiem. Ale widzisz, Jezus, skoro tak mocno nas ukochał, jeżeli Ojciec w niebie tak mocno nas ukochał, że oddał swojego Syna na krzyż za nas, to Jezus, przelewając swoją krew i oddał swoje życie za mnie i za ciebie, On chce coś więcej między tobą a Nim, niż tylko informacja, że On jest dobry. On nie oddał swojego życia i nie umarł za mnie i za ciebie, żebyśmy mieli informację, On jest dobry. On umarł za ciebie, żebyś żył w niebie, to jest punkt numer jeden, ale dwa. On chce zmienić twoje życie tu jeszcze na ziemi i przeprowadzić cię jako zwycięzcę. Podoba mi się, kiedy Mojżesz odchodził, mając 120 lat, jest powiedziane, gość odszedł jako zwycięzca. Zdrowiutki, silny, w pełni formy, odszedł do Pana. Inni Boży bohaterowie, jak Eliasz, nie zamierzał się zamykać w trumnie. Rydwany po niego przyjechały z nieba. Boży ludzie, chodzący w osobistym doświadczeniu z Bogiem, chodzą w ponadnaturalnym wymiarze. Ale do tego wymiaru my musimy dojść. Ja bym chciał dzisiaj, kontynuując to, co Sara zaczęła, powiedzieć o radykalnym chrześcijaństwie. I ktoś powie, wow, to będzie niezłe. Nie, to będzie normalne, bo chrześcijaństwo jest tylko radykalne. Dzisiaj ludzie podzielili chrześcijaństwo na niedzielne, na coświąteczne i na poziom polityczny. Dlatego, że o polityce i o religii się nie rozmawia. Z jednym człowiekiem mówię, kochasz Boga? Kocham. No to opowiedz mi o doświadczeniach z Bogiem. A widzisz, ja z Bogiem to jak z polityką, a o tym się nie rozmawia. Z Bogiem, kiedy Go poznasz osobiście, nie będą ci mogli zamknąć ust. Każdy z nas miał taki moment w swoim życiu, kiedy przeżył coś osobistego. Nie mówię teraz o doświadczeniu z Bogiem. Kiedy na przykład pomyliło ci się, że wygrałeś 6 w lotka i źle sprawdziłeś numery. Nie pójdziesz spać. A, 6 w lotka, idę spać. Jeżeli dorwiesz 6 w lotka, włączysz telefon, będziesz dzwonił do wszystkich po kolei. Ja pamiętam, kiedyś jak byłem mały, wklepałem się w taki, dałem się oszukać w internecie. Tam była jakaś ściema, udostępnij link, a wylosujemy nagrodę 50 tysięcy na odremontowanie twojej kuchni. No a moi rodzice chcieli odremontować kuchnię, więc ja udostępniłem ten link i tam wiele, wiele ludzi, to wszystko, tam tysiące tych udostępnień było. I mieli wybrać 3. I raptem wyskakuje informacja, odpowiedź, Jakub Kamiński. I ja tak, to była noc, pamiętam, 50 tysięcy. Ja byłem akurat, bo wtedy ja już mieszkałem sam, ja od 12 roku życia mieszkałem sam, ale to już na inny dzień historia. I wtedy ja dzwonię do mamy, mówię, mama, rób zakupy, odnawiamy kuchnię, mamy 50 tysięcy. A później patrzę, a to po IP dla każdego wrzucali, że każdy tam wygrał. I okazało się, że to po prostu była ściema. Nie ma żadnych 50 tysięcy. Ale kiedy ja usłyszałem 50 tysięcy, dajcie mi telefon, najlepiej to 3, ze wszystkimi naraz będę rozmawiał. 50 tysięcy! A później się okazuje, że nic z tego nie było. Więc kiedy ty coś przeżyjesz, co jest dla ciebie wow, nie będziesz mógł siedzieć i nic o tym nie powiedzieć. Będziesz musiał pójść i wystrzelić. Czasami wiecie, każdy z nas ma takich znajomych, który do ciebie przychodzi i musi się wygadać. I ty myślisz, ile on jeszcze będzie gadał? Ile on jeszcze będzie mówił? No ale, że ty jesteś jego dobrym znajomym, to tak, 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 wow, fajnie. Co, o czym ty w ogóle mówisz? I wiesz, człowiek się wystrzelił wszystkim, co miał i później mówi, no rzeczywiście, to w ogóle było słabe. Przepraszam, że się 30 minut zmasakrowałem. Ale każdy, co coś przeżywa na swój sposób, chce to rozdać. Tacy my jesteśmy. Kiedy coś przeżyjesz, musisz to rozdać. I dzisiaj w wielu miejscach chrześcijaństwo to kartka A4 pomnożona razy 10 i w niedzielę w kościołach czyta się kazania. O Boże, gorzej być nie może. Czyli nic nikt nie przeżył i będzie czytał teraz. To ja sobie poczytam książkę w domu. Nie czytaj mi tego, co napisałeś. Ale jeżeli... Wiesz, nie chcę, żebyście mnie zrozumieli źle. Jeżeli zobaczysz kogoś, kto ma notatki, to od razu do strzału. Nie, bo notatki są istotne.
masz plan działania, o czym chcesz mówić, ale nie, że, drodzy Państwo, przepraszam, dwie mi kartki się skleiły, poczekajcie chwilę. Nie, jeżeli doświadczasz coś z Bogiem, to idzie. I w chrześcijaństwie chodzi o doświadczenie. Chrześcijaństwo dzisiaj, takie fajne pytanie jest, czym jest chrześcijaństwo? Wielu ludzi nas nie może zaszufladkować, mnie i mojej żony. No to kim ty jesteś? Co chwilę są pytania w internecie, już ignorujemy, bo już nie idzie odpisywać. Takich pytań jest czasami setki. Kim jesteś? Katolik, protestant, baptysta, zielony, żółty, czerwony. Tam wiecie. I ja naprawdę próbuję się wpasować w tą szufladę, no bo takie mamy czasy. No ale nigdzie mi nie pasuje, bo w Biblii nie ma nic o tych podziałach. W Biblii jest podział jeden. Dzieci Boże. Biblia mówi, ci, którzy są przeze mnie usynowieni, których mieszka Boży Duch, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I ja szukałem i naprawdę w wielu tłumaczeniach szukałem i szukałem, gdzie jest o katolikach, gdzie jest o protestantach, gdzie jest o zielonych, jehowych, tam żółtych. Nie ma nic! Nie ma nic. I ten dziecko Boże ma pewien standard zachowany. Ma zachowany pewien standard. Dziecko Boże to osoba, która sama w sobie mówi, jest dzieckiem Boga żywego. I teraz jak wielu z was wierzy, że nasz niebiański ojciec jest dużo lepszy niż ludzki ojciec mający ludzkiego syna? Ja wierzę, że 100% Bóg, 100, 1000% więcej jest Bóg w niebie lepszym ojcem niż my ludzcy ojcowie. Dlatego, że my ludzcy ojcowie, ja będę zaraz w czerwcu tatą, my popełniamy błędy. A Bóg nigdy nie popełnił błędu, nigdy się nie myli, jest doskonały. Więc On jest idealnym ojcem. Więc jeżeli ja mam idealnego ojca, pełnego miłości, który jest miłością, który ma wszelką władzę i moc, który ma wszelkie bogactwo i wszelkie zaspokojenie, jeżeli on jest moim tatą i mówi, upodobało mi się, żeby ci malutki trzutko mała, tak jest opisane w Biblii, upodobało mi się, Bóg mówi, objawić ci królestwo, to znaczy, że on ma taki kaprys, żeby zmienić moje życie całkowicie. I jeżeli mój tata, pomyślcie sobie, jak byście się czuli, gdyby wasze dziecko przychodziło i z rana widzisz, że drży, płacze i nie wiesz, o co chodzi. Mamo, jestem głodny, nie wiem, czy mogę z lodówki, czy nie mogę. Ty byś się przeraził, że coś poszło po drodze nie tak i dziecko ukształtowało sobie taki obraz ciebie jako tyrana, że ty mu lodówki nie otworzysz. I my czasami przychodzimy do Boga w taki sposób. Jakby on był tyranem i zastanawiamy się, może chce, żeby mnie uzdrowił? Nie, chyba raczej nie, to krzyż pański. Dobrze, daj choróbki. Słyszałem takie w jednym kościele taki tekst. Kogo Bóg miłuje, temu choróbki i krzyża nie żałuje. Dobry tata. Tata jest dobrym tatą, który nie da mi choroby, który nie chce, żebym poległ, który chce, żebym chodził w zwycięstwie. I wszystko skupia się w jednym miejscu. Na osobistym poznaniu Boga. Osobistym poznaniu. Wiesz, Bóg na nas patrzy. Bóg zna nasze serce. Wiecie, co jest w Biblii powiedziane? Biblia mówi do nas wprost, że Bóg ma na naszym punkcie obsesję. Dlatego, że Bóg nam deklaruje poprzez Biblię, że ma policzone nasze kroki, że ma policzone nasze włosy na głowie, że patrzy i obserwuje, kiedy wstajemy i kiedy siadamy i zna każdą moją myśl, zanim ja jeszcze ją wypowiem. Więc jeżeli ktoś zna moje myśli, moje kroki, ma policzone moje włosy i wie o mnie wszystko, kiedy siadam i kiedy wstaję, to znaczy, że ten ktoś musi obserwować mnie 24/7, nawet kiedy śpię. Bo w nocy też włosy wypadają. Zastanawialiście się kiedyś o tym sekrecie? Po co jest napisane w Biblii, że Bóg ma policzone nasze włosy? A może to jakaś przenośnia? Tak, bardzo głęboka, że Bóg ma na twoim punkcie naprawdę obsesję. On cię kocha, bo jeżeli Bóg ma policzone twoje włosy, to oznacza to, że On jest z tobą pod prysznicem, u fryzjera, w robocie, kiedy śpisz, kiedy biegasz, kiedy jesteś i grzeszysz, jest z tobą cały czas.
jest z tobą cały czas. Wie o tobie wszystko. Zna każdą twoją myśl. Kiedy człowiek się onanizuje i grzeszy, Bóg to wie, widzi. Kiedy człowiek zdradza swoją żonę, Bóg to wie i widzi i jest obok. Kiedy człowiek myśli źle o swoim przyjacielu, przyjaciółce, bracie, siostrze w kościele, Bóg to wie i zna i widzi. I Bóg ma wolę, emocje i intelekt. A jeżeli ktoś, bo wielu ludzi myśli, że Bóg to coś, ale Bóg to nie coś, Bóg to ktoś, dlatego że ma wolę, emocje i intelekt. A jeżeli ktoś ma wolę, emocje i intelekt, to znaczy, że możesz go zasmucić, to znaczy, że możesz go rozradować. Jeżeli ktoś ma swoją wolę, to znaczy, że jest kreatywny i możesz się nie podporządkować pod jego wolę i wtedy go zasmucasz. Wola, intelekt, emocje, to jest osoba. To jest osoba. Wielu z nas myśli, Bóg to chmura, Duch Święty to gołąb, Duch Święty to woda. Jeżeli naprawdę byśmy mieli taką technologię w kościołach, że możesz podłączyć takie ssawki do głowy i człowiek wyświetli się na ekranie, co człowiek myśli, kiedy wypowiadasz Bóg. Będzie chmura albo niebieski kolor nieba. Kiedy człowiekowi powiesz Duch Święty, od razu pojawi się gołąb na ekranie. A kiedy powiesz cokolwiek innego, pojawią się jakieś takie dziwne obrazki. Mało ludzi utożsamia Boga jako partnera, jako tatę, jako twoją miłość, który idzie za nami i nas prowadzi i jest przed nami. Biblia mówi w psalmach, jesteś przede mną, za mną, jesteś po mojej lewej, jesteś po mojej prawej. Znasz moje myśli, znasz moje kroki, masz je policzone, wiesz kiedy siadam i wstaję, wiesz o mnie wszystko. To jest objawienie. Jeżeli zrozumiesz, że On wie o tobie wszystko, to wtedy zrozumiesz, że jest przy tobie cały czas. I teraz powiem ci dalej. Jeżeli wiesz o tym, że Bóg jest obok ciebie, to wtedy w każdej sytuacji, w której się znajdziesz w swoim życiu, nie będziesz próbował tej sytuacji i tego problemu, który masz w życiu, zwojować sam, tylko powiesz, tato, załatw sprawę za swoje dziecko. Ale dlatego, że ludzie dziś nie wiedzą, że Bóg jest obok ciebie i z tobą cały czas, zakasują rękawy i robią po swojemu. I kończy się to nieudolnie, a Bóg się zasmuca, bo mówisz do Niego w niedzielę, Panie mój i Królu mój, siło moja, zbawienie moje, tarczo moja. I Bóg słyszy tych obietnic, a później jest poniedziałek, Boże, ja jestem moją tarczą, ja jestem moją siłą, ja jestem moim pomysłodawcą i ja będę zakasywał rękawy i pójdę sam. I człowiek idzie, odbija się od okoliczności, od problemów w swoim życiu, pada pobity i później, Boże, gdzie byłeś? Dlaczego dopuściłeś do tej ciężkiej sytuacji? Dzisiaj wielu ludzi zrobiło z Boga hospicjum i szpital, do którego przychodzą na leczenie i na ukojenie ran. Bóg nie oddał swojego Syna na krzyż, abyś ty go zminimalizował do obozu, w którym się zregenerujesz. Bóg chce, żebyś ty przed strzałem, który otrzymasz, był ochroniony przez twojego tatę, który jest z tobą i żebyś był obroniony przed uderzeniem. Biblia mówi w Jeremiasza 33:3, wołaj do mnie, tak zaczyna się fragment. I dzisiaj wielu Polaków, powie szczerze, wołam, ale wielu ludzi woła, o Panie, ulecz mnie z tej porażki życiowej. Pomóż mnie i wyciągnij mnie. Owszem, każdy z nas będzie się tak modlił, bo wielu z nas popełnia błędy. Ale jeżeli ktoś ma system życia z Bogiem, że ciągle Bóg musi cię wyciągać z problemów, to jest źle. Dlatego, że Bóg ma pełną moc i władzę nad wszelkim, wszystkim wokoło. I ma pełną władzę i moc na niebie i ziemi i mówi, dana mi jest ona, a ja będę się prosił Ojca w niebie, a On wam da Ducha Świętego i otrzymacie moc. Dzisiaj wielu ludzi mówi, jestem ochrzczony Duchem Świętym. Dlaczego? Patrz, pokażę ci. I się modli na języka. Jezus inaczej wytłumaczył chrzest w Duchem Świętym. Jezus powiedział, kiedy otrzymacie Ducha Świętego, otrzymacie moc. Dzisiaj wielu ludzi mówi, a ja mam Ducha Świętego, pokaż. Chłopie, to jest brak kontroli nad językiem. Jeżeli modlisz się w językach, jest ok. Gdzie jest moc w twoim życiu, stary? Gdzie jest moc? Widzisz, kiedy chodzisz w mocy, nie musisz przekonywać ludzi. Chodzę w mocy. Ludzie przyjdą do ciebie i powiedzą, chcemy mocy.
Kiedy jesteś pod namaszczeniem proroczym, nie musisz pisać na Facebooku prorok Jakub Kamiński. Oddzieliłem swój profil od Jakuba Kamińskiego na Ewangelist Jakub Kamiński, żeby oddzielić prywatny od publicznego. Tylko dlatego to zrobiłem. Bo nie mogłem odpisywać prywatnie. Dlatego oddzieliłem te dwie rzeczy. Kiedy jesteś pod Bożym namaszczeniem, nie musisz się tytułować prorok, nauczyciel, słowo mocy, słowo wiary, mądrość ducha, Jakub Kamiński. Nie musisz tego mówić. Kiedy będziesz w tym chodził, ludzie to rozpoznają. Czasami wchodzę i ludzie zaczynają nam pokazywać, jacy są dobrzy. A już nie palę, a już nie piję. Słuchaj, jeżeli Bóg jest w tobie, nie musisz mi tego mówić. Nie musisz mi tego mówić. Bóg zmieni całe otoczenie przez ciebie. Bóg mówi, czy ja bym schował lampę pod koc? Kiedy jest lampa, lampę stawia się na świeczniku, aby świeciła i zabiła ciemność wokoło. Kiedy ty chodzisz w Bożej mocy, Bóg będzie ciebie używał i nie będziesz musiał krzyczeć na lewo i prawo, jestem do użycia. Bóg wyjdzie i wypchnie cię, a ludzie do ciebie przyjdą, bo zwąchają moc. I dzisiaj głównym problemem w Polsce jest brak mocy. Nie jest problem brak kościołów, bo kościołów jest co trzecia przecznica. Nie jest problemem dzisiaj, że nie mamy Biblii, bo mamy ogromny przywilej, bo już w wielu krajach Biblia jest zabroniona i możesz siedzieć w więzieniu za Biblię. Dziś mamy Biblię. Mało tego, że mamy Biblię, mamy aplikację z 35 przekładami w 75 językach. Nie mamy problemu z materiałami, nie mamy problemu z informacją, nie mamy problemu z przekazem. Mamy telewizję w Polsce, TBN. Ludzie, kto by powiedział 50 lat temu, że my będziemy chrześcijańską telewizję mieli w Polsce? To byśmy powiedzieli science fiction, man. A dzisiaj my ją mamy. Są cuda. Ale wiecie, jaki jest problem? Mamy zbyt wiele tego, a zbyt mało tego. I dzisiaj ludzie sprowadzili to do tego, że chcą zrobić to, o czym Sara powiedziała. Chcą zasłużyć sobie na Boga i mówią, Panie, oczywiście ja to pokazuję, co serce mówi, człowiek nigdy takich słów nie wypowie. To serce tak przemawia, a usta tylko pokaże, co mówią naprawdę, co ma serce. Będę czytał 2 godziny. Wtedy coś się wydarzy. I czytasz 2 godziny i tyle się wydarzyło. Nic. 2 godziny minęło. O, to jest idealne wytłumaczenie, co się wydarzyło. I później mówisz, będę się modlił 5 godzin. I to nie na siedząco, będę klęczał. I nie położę sobie kocyka, bo jak mi spuchną stawy, to Bóg mnie ukocha mocniej. I człowiek siny później kupuje sobie maści rozgrzewające, bo ci stawy wybuchły. Nic nie wydarzyło się. I myśli człowiek, że Bóg jest zadowolony. Dzisiaj wiele razy już takie coś mieliśmy. Ludzie do nas piszą wiadomości. Wiele mówisz o modlitwie, Jakub, więc powiedz nam, jak się modlić. Czy na stojąco, czy na siedząco, czy na leżąco, czy na klęczkach? To jest pytanie, zdradza brak zrozumienia. Bóg nie ma upodobania w twoim fizycznym jako pierwsze postępowaniu. Bóg ma upodobanie w twoim sercu. A kiedy masz postawę serca przed Bogiem, nawet nie wiesz, kiedy znajdziesz się na kolanach. Kiedy wchodzisz w Bożą obecność, nie wiesz, co się stało, jesteś już na kolanach. I ciało jest efektem i podąża za twoim sercem. Kiedy człowiek grzeszy, bo grzech dokonał się najpierw w sercu, a później człowiek próbuje fizycznie się zatrzymać, ale już nie może, bo to już się wykonało w twoim sercu. I człowiek myśli, że jak w sercu grzeszy, ale rękoma i nogami się zaprze, to nie zgrzeszył. Bóg mówi, pomyślisz, już się dokonało, a później to tylko strefa czasu, kiedy pójdzie to w ciele. My musimy poznać Boga osobiście. Bóg mówi, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie. Kiedy chodzisz w Duchu Świętym, czyli w mocy, chodzisz w wolności. A wolność, którą masz, to jest to, że nic nie musisz. Siedzisz sam w pokoju, nic się nie wydarzyło, żadna okoliczność nie wskazuje, że jest dobrze, a ty robisz to, hehe, jak mi dobrze. I płaczesz. Wiecie co? Pod prysznicem jak jestem, zawsze puszczam sobie uwielbienie i ryczę pod prysznicem. Dziś z rana też ryczałem, bo po prostu Bóg mnie dotyka i sobie ryczę. I mi jest tak pięknie. I nikt mi nic nie powiedział miłego. I nikt mi nie wysłał 200 zł. I nikt mi nie dał nic. Ale Boża obecność, która jest. O! Ale tęgo. Wczoraj w Gdańsku mieliśmy spotkanie. Było niezwykłe poruszenie Ducha Świętego.
Duch Święty się naprawdę mocno poruszał i po prostu mieliśmy na koniec modlitwę. Modlitwa trwała, wiecie w jaki sposób wyglądała? Praktycznie nikt nic nie mówił. Ale Duch Święty naładował się w serca i my byliśmy jak naładowani w elektrowni. Duch Święty tak nas pobudzał. Duch Święty to osobisty nasz przekaźnik nieba na ziemię. Wielu ludzi mówi, chcę wyjaśnić pewną rzecz, nie chodzi tu o te logiczne zagrywki, chodzi o pewne zrozumienie. Wielu ludzi mówi, ja też tego często używam, bo to jest taki frazes, który się wyrobił, ale chcę wam wytłumaczyć, dlaczego on jest niepoprawny. Nie chodzi o słowa, bo wielu ludzi ma dobrze w sercu, ale źle to ujmuje w słowa, więc nie chodzi o to, że ktoś powiedział złe słowa, chodzi o to, żeby zrozumieć cały schemat. Wielu ludzi, w moim sercu żyje Jezus. Mam dla ciebie niespodziankę. Nie. Kiedy Jezus odszedł do nieba, aniołowie spojrzeli i powiedzieli, na co patrzycie? Tak jak odszedł, tak samo powróci. Czy już powrócił? Nie powrócił. Ten, który żyje w nas, to Duch Święty. Jezus, Ojciec, żyje w nas poprzez Ducha Świętego. Duch Święty w nas żyje. Jezus powiedział, będę prosił Ojca. Jezus powiedział tak, jak przeczytasz cały ciąg, co On do nich powiedział. Znaki i cuda widzieliście. Widzieliście wiele, ale ja już wam nic więcej nie mogę przekazać. Teraz czas, abym odszedł i będę prosił mojego Ojca w niebie, aby dał wam innego pocieszyciela, Ducha Świętego, który przyjdzie, poprzez którego otrzymacie moc i który wam wszystkiego przypomni, co wam mówiłem i wszystkiego was nauczy. I jest opisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, że oni siedzieli i oczekiwali. I zstąpił kto? Jezus na obłoku? Nie, Duch Święty zstąpił. I zostali napełnieni Duchem Świętym. Galacjan, Rzymian mówi do nas, Duch Boży mieszka w nas. Wszystko stało się nowe. Narodziliśmy się na nowo z czego? Z Ducha. Duch Święty. Chrześcijaństwo bez Ducha Świętego nie istnieje. Dlatego, że bez Ducha Świętego nie możesz mieć osobistego doświadczenia i relacji z Jezusem. A chrześcijaństwo polega i opiera się o relacje i objawienie. A bez Ducha Świętego nie ma relacji i objawienia. Więc jeżeli chcesz żyć jako chrześcijanin bez Ducha Świętego, wejdziesz w bardzo martwy ciąg, który nazywa się religia i zaczniesz wznosić ręce i puchnąć ci zaczną kolana, bo będziesz próbował sobie zasłużyć na Bożą miłość. A na Bożą miłość sobie nie zasłużysz. Bożą miłość musisz przyjąć. A żeby ją przyjąć, możesz ją przyjąć tylko poprzez Ducha Świętego. I wielu z nas musi doświadczyć bardzo ważnego elementu w swoim życiu, który jest opisany w Marka. W Marka w 9 rozdziale. Chciałem wam to przeczytać. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im, teraz jest konferencja, Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. I odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa. Teraz będzie odpowiedź inteligentna. Mistrzu, dobrze nam tu być, rozbijemy 3 namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Od pomysł. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo garnął ich lęk. I powstał obłok, teraz jest w ogóle już hardkor, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos. Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. I gdy zstępował z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie jest w zmartwychwstanie. Każdy z nas musi mieć moment w swoim życiu, kiedy wejdzie na górę przemienienia, na którym doświadczysz Jezusa osobiście. Uczniowie Piotr, Jan i Jakub, którzy znaleźli się na tej górze, już wcześniej chodzili z Jezusem, ale wcześniej nie mieli objawienia, że Jezus to Chrystus, że Jezus to Syn Boga Żywego. Wiecie, co jest śmieszne? Że dalej, kiedy oni schodzili z tej góry, wiecie, co oni dyskutowali? O co chodziło? Ludzie. O co chodziło z tym zmartwychwstaniem? O co chodzi z tym ukrzyżowaniem? Bo w innych Ewangeliach jest opisane bardziej szczegółowo, co się dzieje. I tam jest opisane, że Jezus rozmawiał z Eliaszem i z Mojżeszem o ukrzyżowaniu, o dziele zbawienia. I przecież ponad 30 proroctw ze Starego Testamentu zapowiada Jezusa, że przyjdzie i umrze. 30 ponad proroctw
mamy wołać o przyjście Jezusa, a wszyscy prorocy w Starym Testamencie robią wzmiankę, że Jezus przyjdzie. Jezus powołuje 12 uczniów, z tych 12 wybiera 3 najbliższych, którym mówi, zniknę na 3 dni, ale później powracam. Staje na górze, przemienia się przed nimi, przychodzi obłok, zstępuje Boży głos z nieba, który mówi, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Rozmawiają o zmartwychwstaniu z Eliaszem i z Mojżeszem, schodzą z góry, a Piotr pyta, o co chodziło z tym zmartwychwstaniem? Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Wiesz dlaczego? Bo jeszcze nie był dany Duch Święty. Jezus, kiedy chodził po ziemi, patrzcie, co widzieli uczniowie. Uczniowie widzieli, to się w głowie w ogóle nie mieści, co oni widzieli. Stali na górze, gdzie było 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. W tamtych czasach nie było po 2, 3 dzieci. Oj, tam rodzinki były trochę w innym stylu. Więc możemy sobie policzyć, że tam było około 15 minimum tysięcy ludzi. Weźmy to taki minimum, którego jestem pewien osobiście. Więc jest 15 tysięcy ludzi na górze. Jezus im głosi i robi się późno. I uczniowie wpadają na pomysł, bo uczniowie rozumują jak? Po ludzku. Jezu, trzeba jedzenia. Siedzą cały dzień bez jedzenia, wyślij ich do miasta. Widzisz, uczeń przerwie konferencję z Jezusem, bo głodny jest. To jest dopiero dramat. On głodny jest i będziemy przerywać. Jezu, ty więcej nie powiesz, idziemy jeść. To jest jak człowiek rozumuje. Masz Jezusa, Syna Bożego, Chrystusa, który przed tobą rozmawia, przyszedł, żeby zbawić świat, a ty mówisz, idziemy jeść. Przerywaj. I mało tego, że nie jesteś egoistą, to jeszcze mówisz, przerwij dla 15 tysięcy i wysyła ich po jedzenie. Okej. Jezus zniża się do ich poziomu, ale mówi tak. Nie. Wy ich nakarmcie. Więc teraz zastanów się. Jezus mówi do 12 gości, nakarmcie 15 tysięcy. Nie masz tirów, nie masz pyszne.pl, gdzie zadzwonisz i ci przywiozą. Nie ma w okolicy Degrasso ani telefonów, po które zadzwonisz po 20 tysięcy pizz. Nie ma takiego układu. I Jezus mówi do uczniów, zorganizujcie im jedzenie. No i co ty powiesz jako uczeń? Jak mam zorganizować jedzenie dla 15 tysięcy ludzi? Nie ma szans. Jezus mówi, tu jest jakieś jedzenie, czy nie ma? Okej, 2 rybki, 5 bochenków chlebusia. Dajcie. Jezus spojrzał w górę. Podziękował. Mówi, dziękuję. I zaczął rozdawać. Rozdali jedzenia i zostali z 12 koszami okruszków. Kiedy ja bym rozdawał i wiem, że rozdaję z 2 ryb i z 5 bochenków chleba, a uskrobałem 12 koszów, a 15 tysięcy ludzi jest napełnionych, zadałbym sobie pytanie, o co biega? Co jest grane? Co się wydarzyło? Więc uczniowie taki ruch widzieli, widzą Jezusa. Za chwilę później wchodzą do pewnego miasta i orientują się, że jest sytuacja pod tytułem Łazarz umarł. Łazarz umarł. Łazarz nie był martwy 8 minut, Łazarz nie był martwy 8 godzin, Łazarz nie był martwy 2 dni. Łazarz, 4 dzień, 4. doba mu szła, kiedy już nie żyje. W tamtych czasach nie mieli w grobowcach klimatyzacji. Więc ciało najprawdopodobniej w upale przy 4 dobach już miało etap rozkładu. I uczniowie patrzą, Jezus, co może Jezus zrobić? A Jezus mówi tak, odwalcie kamień, otwórzcie grób, dzisiaj za to by cię zamknęli. A Jezus mówi, otwórzcie grób. Jezus staje i mówi, Łazarzu, wyjdź. Uczniowie i wszyscy ludzie wiedzą, że tam leży człowiek martwy przez 4 dni. I raptem widzisz, a gość wychodzi. Łazarz wychodzi z grobu po 4 dniach bycia trupem. I wyszedł. No i w końcu uczniowie są na pewnej konferencji. I lud napiera na ludzi. Lud napiera na Jezusa. Jezus skakuje. I mówi, słuchajcie, lecimy na drugi brzeg jeziora, ale wy lecicie sami, spotkamy się na drugim końcu. I teraz jest rozkmina, gdzie jego druga łódka? Jak on tam dotrze? Weźmie taryfę wodną? Jak on tam dotrze? I płyną na drugi brzeg i raptem ukazuje się im postać, która idzie po wodzie. Idzie postać, która idzie po wodzie. Rozumiesz scenę? I uczniowie Jezusa, to nie są byle jacy ludzie, to są uczniowie Jezusa, mówią, duch, duch. Ale Piotr patrzy, mistrzu. A Jezus mówi, nie bójcie się, to tylko ja. To tylko ja. Dlaczego Jezus idzie po wodzie? Kurczę, dzisiaj byśmy pokreślili to jako pycha. To kontrowersja, to wzbudzanie niepotrzebnych znaków i cudów.
Wiecie, dzisiaj takie są, a po co takie ekskluzywne uzdrowienia? Komuś złoty ząb urósł, a nie mógłby po prostu srebrny? O, to chyba nie od Boga. Takie znaki to nie od Boga, wiesz? I ludzie dyskutują. Jakie ty masz prawo dyskutować, czy Bogu się usypie złoty ząb, czy nie? Chcę, to się usypał. I dzisiaj ludzie dyskutują. I byśmy dzisiaj dyskutowali, gdybym ja dzisiaj chodził po Bałtyku, to ludzie by określili wodzirej, nie? Jakiś szuka sukcesu. Chodzi po wodzie, ale kiedy chodzisz w mocy, nie ma problemu pochodzić ci po Bałtyku, ani po jeziorze. Więc Jezus idzie sobie po jeziorze. Po co on robi taki ruch? Pamiętajcie, każdy krok Jezusa odzwierciedla Ojca w niebie. Więc to nam pokazuje, jaki kreatywny i niesamowicie szalony jest nasz tata. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc Jezus sobie maszeruje po wodzie i mówi, nie bójcie się, to tylko ja. I Piotr mówi, jeżeli to ty, w końcu zaczyna dobrze rozumować, jeżeli to ty, to pozwól mi wyjść do ciebie i przyjść do ciebie po wodzie. Wyobraź sobie, że jesteś w tej łódce jednym z tych kilku uczniów i jesteś i masz scenę. Widziałeś Łazarza z grobu, widziałeś, nakarmiłeś z dwóch ryb i pięciu bochenków 15 tysięcy ludzi i zebrałeś 12 koszy okruchów. I teraz widzisz Jezusa idącego po wodzie, a drugiego niezłego gościa, Piotra, który mówi, jak to ty, to daj mi wyjść do ciebie. I ty myślisz, kiedy ja się obudzę? I w końcu Jezus mówi, a co Jezus mówi? Jezus powiedział, zostań pokornie w łodzi i nie cwaniakuj. Nie, Jezus powiedział, chodź. Chodź! Chodź! Sfera ponadnaturalna jest dla was otwarta, moi drodzy. Chodź ze mną! Więc Piotr, nie sądzę, że wyszedł. Idziemy. Wierzę, że jak Piotr wychodził, to sprawdzał, czy jest odpowiednie zasolenie. I kiedy wyszedł, wierzę, że bardzo mocno trzymała go ręka, żeby pójść i idzie po wodzie. Więc uczniowie widzą kolejny manewr, który przekracza ludzkie pojęcie. A Piotr nie jest już tylko obserwatorem, jest częścią tego wydarzenia. Idzie sobie po wodzie. Dzisiaj to by się już kamery rozstawiły i byśmy strzelili sobie selfie. A takie tam na Jordanie. Okej, okay, lecimy dalej. Więc Piotr, no ale zaraz Piotr jako człowiek, prrt, pod wodę. A Jezus, co zrobił Jezus? Jezus nie powiedział, wow, uczniowie, patrzcie, udało mu się. Jezus był zdruzgotany i mówi, gdzie jest wiara twoja? Nawet po wodzie chodzić nie umiesz. Jeżeli mówisz do kogoś, gdzie jest wiara twoja, to znaczy, że jesteś rozczarowany, jak mu poszło. Więc Jezus jest rozczarowany, że Piotr tylko chwilę chodził po wodzie, bo normalnie powinni wyjść i rozegrać sobie mecz na jeziorze. Ale nie rozegrali, bo Piotr pękł. I za chwilę Piotr wstępuje na górę przemienienia z Jezusem. I lszaty przemieniły się, stały się lśniąco białe. Wstępuje Mojżesz, wstępuje Eliasz. Rozmawiają o zmartwychwstaniu. Wstępuje obłok z nieba. Sam Bóg Ojciec przemawia. Ten jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Padli na twarze, zakryli swoje oblicza, przestraszyli się, obłok zniknął, Mojżesz, Eliasz zniknął. Jezus mówi, chodźcie, wstawajcie, nic się nie dzieje, jestem tutaj z wami. Schodzisz z góry i pytasz, o co chodzi? A później, to jest dopiero początek dramatu, a później Piotr się zarzeka, z tobą Jezu, to na śmierć. O Jezu, za ciebie to umrę, życie oddam. Nie wierzę, że Piotr kłamał. Wierzę, że to były jego dobre ambicje, ale mam dla ciebie sekret chrześcijański. Ambicja nie ma nic wspólnego z wiarą. Ambicja to ambicja, a wiara zostanie wypróbowana. I wtedy się okaże, czy twoja wiara jest prawdziwa. Więc Piotr krzyczy, o Panie, na śmierć za tobą. A Jezus go szybciutko mówi, zanim kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Myślę, że to był wielki szok, i bomba uczuć i emocji dla Piotra. Jestem tego przekonany. I myślę, że Piotr miał prawo powiedzieć takie zdanie. Czy ty mi zarzucasz kłamstwo? Chodzę z tobą cały czas. Przynajmniej byś mnie pochwalił. Wpadłem pod wodę. Zero braw. Gdzie jest wiara twoja?
Dzisiaj ci mówię, że pójdę z tobą na śmierć. Nikt ci tak nie mówi, a ty mi mówisz, że się 3 razy ciebie jeszcze zaprę. Oczywiście, że tak. Wiesz dlaczego? Bo Jezus wiedział, że jeszcze nie jest dany Duch Święty, czyli moc ku wykonaniu. I przyszła okoliczność, a pamiętaj, test i próba przyjdzie zawsze. I przyszła próba i co się wydarzyło? Nie znam tego człowieka! Piotr kilka godzin później mówi, nie znam tego człowieka! Za chwilę porywają Jezusa, Piotra już z Jezusem nie ma. I Piotr, ale Piotr, no przecież obiecywał, więc idę zobaczyć, co tam się dzieje, ale dystans, żeby mnie nie skojarzyli, że ja jestem z Jezusem. I podchodzi raptem jakiś wojskowy i mówi, ej, ty byłeś z Jezusem, my cię widzieliśmy przy pojmaniu, nie znam człowieka. I w końcu, 3 raz, mówi kobieta, widziałam cię, jesteś jednym z nich, jesteś jednym z naśladowców Jezusa. Zapewniam cię, kobieto, że nie znam tego człowieka. Jak możesz, Piotrze? Jak możesz być takim hipokrytą? Jak możesz widzieć Łazarza wychodzącego z grobu po 4 dniach? Jak możesz, Piotrze, rozdać jedzenie dla 15 tysięcy ludzi z 2 ryb i z 5 chlebów? Jak możesz chodzić z Jezusem po wodzie i powiedzieć, że nie znasz Jezusa? Jak możesz? Byłeś na górze przemienienia. Byłeś na górze przemienienia. Przemienił się przed tobą Jezus. Zalśniały jego szaty. Przemówił głos z nieba Ojca, który powiedział, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A ty publicznie się Go zapierasz. I nie to, że mówisz, o wiesz, nie za wielkie tam racje. Mówisz, nie znam człowieka. Bo nie było Ducha Świętego. I Piotr zaparł się Jezusa 3 razy. Idziemy dalej. Jezus umiera. Jest ukrzyżowany. Czy przy ukrzyżowanym Jezusie jest Piotr? Nie ma Piotra. Jezus umiera. I jest napisane zdanie w Biblii. I teraz uważajcie. Jest napisane. Wszyscy zwątpili. Wiesz, w co zwątpili? Że Jezus był Synem Boga Żywego. I powiedzieli, to był tylko sen. Chodźmy na ryby. Jak możesz widzieć takie rzeczy i zwątpić? Jest powiedziane w 4 Ewangeliach, że wszyscy zwątpili. Piotr zwątpił. Jan wcześniej takie miał doświadczenia. Zabity. Wszyscy raptem uczniowie, którzy byli, wszyscy uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, nie ma nikogo, kto się postawi i powie, on wróci. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Nie ma Jezusa. Nie ma uczniów. Chrześcijaństwo zagasło. Ale Jezus po 3 dniach zapowiedział, że wróci. Ale po 3 dniach obudzili się przyjaciele i idą do grobu, aby zobaczyć grób Jezusa. Przychodzą do grobu, grób jest otwarty, nie ma Jezusa i stoi anioł. I mówi, kogo szukacie? Nie ma go tu. Ukradli ciało? Czy wiesz może, kto ukradł ciało Jezusa? I raptem objawia się im Jezus. A oni nie wiedzą, z kim rozmawiają. Jezus nie wyjechał na 3 lata. Jezus nie wyjechał na 3 miesiące. Jezus nie wyjechał na 3 tygodnie. Jezusa nie było 3 dni. Jezus idzie obok nich, a oni nie wiedzą, kim to jest. I raptem oczy się otworzyły. Mistrzu, to ty? A Jezus mówi, idźcie i powiedzcie reszcie, że wrócił. Przybiegają do domu, a tam są uczniowie, Piotr. I mówią, Jezus wrócił. A Piotr i ekipa, jest napisane, zwątpili. Czyli przychodzą ci twoi kumple i mówią, widzieliśmy, wrócił. A uczniowie zwątpili. I raptem przy zamkniętych drzwiach wstępuje Jezus i staje przed nimi w pokoju. A oni wątpili. I mówią,
pokaż dziury. Pokaż bok. O, bok. To Jezus. Przecież to jest już najwyższej klasy skandal. I Jezus, kiedy zobaczył ten cały manewr, mówi, to by było na tyle. Swoje zrobiłem. Teraz poproszę mojego Ojca w niebie, aby dał wam innego pocieszyciela, który wam wszystko przypomni. Przypomni wam, bo wam się w głowach pokręciło, wy nic nie pamiętacie, co widzieliście. On wam wszystko przypomni, nauczy was wszystkiego i wtedy otrzymacie moc i rozrośnie się mój Kościół po krańce ziemi. Jest powiedziane, że Jezus odszedł do nieba, dał im przykazanie, idźcie i oczekujcie na Ducha Świętego. A oni oczekiwali poprzez głodne serce na Ducha Świętego. Trwali razem. Trwali. Byli w oczekiwaniu. Jest powiedziane, nagle powstał z nieba jakby szum gwałtownego, wiejącego wiatru, który napełnił miejsce, na którym siedzieli i na każdym z nich spoczął języki jakby z ognia, płomienie z ognia nad każdym z nich. I dostali napełnieni Duchem Świętym, otrzymali moc i zaczęli mówić innymi językami. I podczas modlitwy językami siedzi tam Piotr. Piotr jest o właściwej porze, we właściwym miejscu. Jest w dobrym momencie. Otrzymuje Ducha Świętego, który Piotr, ten sam, który zaparł się 3 razy Jezusa. Wielu z nas nie podniosłoby się po takim ciosie, kiedy byś sobie uświadomił, co zrobiłeś. Wielu z nas poszłoby i zakończyło tą karierę. Ale jest Piotr, który otrzymuje Ducha Świętego. Zstąpił na nich całkowicie Duch Święty. Zaczęli modlić się w innych językach. W tym czasie w mieście jest poruszenie. Są święta. Wielu ludzi w Jerozolimie, wiele tłumów na ulicach. W tamtych czasach nie mieli okien dźwiękoszczelnych. W tamtych czasach prawdopodobnie w ogóle nie mieli okien. Więc to, co mówisz, jest słyszalne na zewnątrz. I mają opozycję, pamiętajcie. Uczniowie mają opozycję ze strony rządu, ze strony wojska, ze strony świątyni. Ze wszystkich stron mają opozycję, ale w tym miejscu są napełnieni Duchem Bożym. I raptem z zewnątrz ludzie zaczęli się naśmiewać i mówić, ha, południe, a się już upili winem i szydzą. Więc zaczynają się prześladowania. Tłumy na zewnątrz szydzą z uczniów. Mówią, upili się, chleją, chlejusy, południe już pijani. A raptem wstaje jeden. Kto wstał? Piotr. Tak wstać możesz tylko po natchnieniu Duchem Świętym. I wstaje i mówi, dajcie posłuch słowom moim, żebyś wyszedł do tłumu i powiedział, daj posłuch słowom moim i będziesz jechał przeciwko nim, musisz mieć sprzęt z tytanu i musisz być napełniony Duchem Świętym. I przyszedł Duch Święty, napełnił go, a Piotr wyszedł i mówi tak, Jezusa, którego ukrzyżowaliście, którego zabiliście, zmartwychwstał i żyje i wydajemy wam świadectwo, że jest i będziemy głosić Jego imię i dał im świadectwo takie, że im szczeny poopadały i wyszli na ulicę i czynili znaki i cuda, chorych uzdrawiali, demony wypędzali i działy się takie rzeczy, o których możemy czytać dzisiaj tylko w Dziejach Apostolskich. Dlaczego? Bo w Kościele dzisiaj brakuje Ducha Świętego. I my potrzebujemy napełnieni chodzić w mocy. Wielu ludzi dzisiaj otwiera biblijne obietnice i mówi, o Jezu, siło moja, opoko moja, twierdzo moja. Drukujemy sobie wersety biblijne i wieszamy je na ścianach. Wydrukujemy Izajasza 17 i inne rozdziały. I czytamy i skandujemy to w domu, sińcami i ranami Jezusa jestem uzdrowiony. Czytamy Izajasza 40-31. Ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę jak orły, nabierają sił, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Otwieramy obietnicę Jana 3-16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i tak dalej, i tak dalej. I czytasz te obietnice, język ci puchnie, tupiesz nogami, żeby się tak działo i nic się nie dzieje. Bo nieważne, czy znasz psalmy, ważne, czy znasz pasterza. Ważne, czy znasz pasterza. Wielu ludzi zna dziś psalmy, a tak niewielu zna pasterza. I my musimy dzisiaj poznać Jezusa osobiście. Zostać napełnieni i napełnieni ogniem Ducha Świętego i wyjść i zmienić rzeczywistość w kraju,
zmienić rzeczywistość w naszej pracy, zmienić rzeczywistość na naszych osiedlach, zmienić to całkowicie otoczenie w naszej rodzinie, wprowadzić Bożą atmosferę, wprowadzić Bożego Ducha do naszych domów, wprowadzić Ducha Świętego do naszych rodzin, do naszych miejsc pracy i powiedzieć: Jezu, powiedziałeś do mnie w Mateusza 28, że wszelka władza i moc są Ci poddane na niebie i na ziemi. Powiedziałeś do mnie, że napełnisz mnie swoim duchem, abym otrzymał moc i abym poszedł i zmieniał świat. Oto jestem, użyj mnie. I jest do zapłacenia cena. Wielu ludzi mówi tak: chcę tego. Ale tak jak widzieliśmy na etapie Piotra, ambicja to jedno, słuchanie to jedno, a wykonanie to drugie. Jeżeli chcesz mocy, to nie wystarczy chcieć. Jeżeli chcesz mocy, to musisz przyjść do swojego miejsca ukrytego w swoim domu. Wielu ludzi do nas przychodzi i mówi: Jakub i Sara, wiecie co, taki fajny zapał od was bije dla Pana. Pomóż się, żeby przyszła pasja do mojego życia. Nie wiem w tym momencie, o co się modlić. Czy o mądrość, czy o dzieło do pokuty. Pomóż się, żebym został napełniony, żebym chodził w mocy. Stary, mówię, w jednym nie wytrzymałem, bo był młody i mój kumpel. Mówi: wiesz co? Gdyby to było takie łatwe, że rączki położysz i chodzisz w mocy, to ja bym się ustawił na wygodnym fotelu, ponakładałbym ręce na 200 tysięcy osób i byśmy rozwalili tą Polskę dla Jezusa. Moc przychodzi poprzez cenę, którą płacisz. Chcesz mocy? Na kolana! Chcesz mocy? Zamykasz drzwi i wołasz do Pana. Wielu ludzi mówi: chcemy mocy! To idź i wołaj o moc! Psalm do nas mówi: szukajcie Pana, szukajcie mocy Jego. Kiedy szukasz, tam nie jest napisane weź, tam jest napisane szukaj. Jeżeli szukasz, to poświęcasz czas. Nie wiesz, z której strony przyjdzie, ale masz pozycję oczekiwania. Izajasza 40:31 w naszych polskich przykładach mówi: ci, którzy ufają Panu. A tak nie jest w oryginale. W oryginale jest: ci, którzy oczekują na Pana. Więc oryginał mówi: ci, którzy oczekują na Pana, wzbijają się w górę jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Czyli sekret jest w słowie oczekiwać. W psalmie, w którym Dawid pisze: szukajcie Pana, szukajcie mocy Jego. Jakie jest słowo klucz? Szukać. Więc mamy dwa słowa klucz: oczekiwać i szukać. Czy są dla was połączone? Są. Kiedy czekasz, to oczekujesz. Więc musisz mieć miejsce w swoim dniu, nie w swoim życiu raz na miesiąc. Bo psalm, chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Wielu ludzi ma bardzo dobre ambicje. Przeczytam wam ostatnią rzecz i będziemy na tym kończyć, aby się pomodlić. Wielu ludzi ma naprawdę pozytywną ambicję. Chcę Pana i zadecyduję, będę go szukał. I poświęca 5 godzin przez 3 dni i to by było na tyle. Jest pewna tajemnica, która w Biblii rozbija takie coś. Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Klucz jest mieszka. Kiedy gdzieś mieszkasz, to nie wpadasz turystycznie. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, co może zrobić? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja. Nie kto wizytuje w obecności Pana, nie kto wpada sobie turystycznie pod obecność Pana, jeżdżąc na konferencję raz na 2,5 miesiąca, ale ci, którzy mieszkają pod obecnością Pana. A jest wielka różnica między mieszkaniem w danym miejscu, a byciu w jakimś hotelu. Do hotelu my wpadamy raz na tydzień, a mieszkamy w Gołdapi. Ty musisz mieszkać pod osłoną Najwyższego. A żeby mieszkać pod osłoną Najwyższego, musisz połączyć Psalm 105 i Izajasza 40:31, czyli szukać i oczekiwać. I musisz mieć czas w swoim dniu. Dla nas to mniej więcej zajmuje 2 godziny dziennie. To jest taki standard, którego musimy się trzymać, żeby w ogóle żyć, bo bez tego to nie damy rady. 2 godziny szukania i oczekiwania na Pana. Nie 2 godziny czytania Biblii. Ja nie mówię teraz, że Biblia czytanie złe. Czytamy Biblię codziennie. Ale celem czytania Biblii nie jest czytanie Biblii, celem modlitwy nie jest modlitwa, celem czytania i modlitwy jest relacja z Panem. Jeżeli całe życie czytasz Biblię, całe życie się modlisz, a nie masz osobistego doświadczenia z Panem, to wszystko na razie nie jest jeszcze ostatnim elementem. To jest dopiero jakiś punkt, musisz pójść dalej. Doświadczenie. Musisz wejść na górę. Jezus zabrał ich na co? Na osobność. Gdzie? Na górę. Musisz wstąpić na osobność, tu jest sekret. Oddzielasz się od żony, oddzielasz się od męża, oddzielasz się od dzieci, oddzielasz się od pracy, nie będziesz szukał Pana w saunie, zamkniesz się w komorze, padniesz na kolana, odłączysz się od wszystkiego, wyłączysz ten głupi telefon i powiesz: Panie, jestem Twój.
Bóg odpowiada na wołanie, owszem, ale pewny charakter jest wołania, szczere wołanie. I dzisiaj wielu ludzi gra w Boga. Grać to możesz w golfa, grać to możesz w szachy. Z Panem to się żyje. Wielu ludzi wpada raz na tydzień do kościoła i wierzy, że coś się wydarzy. Tak mówi Pan, nic się nie wydarzy. Mówię, dodaję, tak mówi Pan, nic się nie wydarzy. Wielu ludzi przychodzi na spotkania i wierzy, że wpadną, my położymy ręce i jego życie się zmieni. To dla Twojego dobra nie położę. Wiesz dlaczego? Bo Biblia mówi, jeżeli gość chodzi pod opresją demoniczną, a ja położę na niego ręce, odgonię demoniczną sferę, a on nie zostanie napełniony Duchem Świętym, te demoniczne sfery, depresja, lęki właśnie i tak dalej, jeżeli zobaczą, że agent nie jest napełniony Bożym Duchem, nie wróci. Najpierw zbierze 7-krotną ekipę i później huknie z 7 razy mocniej. Więc dla Twojego dobra, mój bracie i siostro, nie będę się o Ciebie modlił o jednorazowe uwolnionko, bo Cię to tylko skrzywdzi. Kto, Psalm 91, kto mieszka pod osłoną Pana? Kto mieszka? Nie kto wpada, kto mieszka, jest ugruntowany. Mamy być jak dom, który jest zbudowany na skalę, a nie na piaseczku raz na 2 miesiące. Nie możemy sobie budować domków letniskowych. Domek letniskowy to sobie możemy zrobić na kempingu. Musisz zagruntować się w Słowie, ugruntować się w Słowie. I teraz chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Wiara przychodzi przez co? Przez słuchanie? Przez czytanie Słowa Bożego. I to jest sekret teraz. Biblia jest niesamowita. Słowo Boże! Słowo Boże! Słuchajcie tego. Słowo Boże. Więc każdy mówi, że czym jest Słowo Boże? Każdy powie, Biblia, dobrze, ale to nie by było na tyle. Dlatego, że Ewangelia Jana mówi, to jest klasyk, który wszyscy znają na pamięć, a nikt go nie rozumie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. O ludzie. O co chodzi? Dlaczego? Jak możemy powiedzieć zawsze, pamiętajcie, to jest dobre, mówisz, to jest o Jezusa, a zaraz powiem czemu. Zawsze, kiedy słyszysz nową teorię w kościele, jedziesz na jakąś konferencję i słyszysz, i to nawet się fajnie łączy, sprawdź, czy to jest w Biblii. Bo dzisiaj wiele może fajnych rzeczy brzmieć. Choróbki, krzyż, wiesz, nie żałuję i tak dalej, to też się fajnie rymuje. Nie bierz tego. Sprawdź, co mówi Biblia. Więc dlaczego możemy powiedzieć, że to jest Jezus? Dlaczego możemy powiedzieć, że Słowo Boże to mowa o Jezusie? Ok? Objawienie świętego Jana, 19 rozdział. 11 wers. I widziałem niebo otwarte, to jest objawienie Jana, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy jego zaś jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Jezus. Cała Biblia to objawienie Jezusa. Cały Stary Testament to objawienie Jezusa. Myślisz, że historia Józefa to opowieść o Józefie? To opowieść o Jezusie. Odrzucony przez swoich powraca, aby panować i wyswobodzić swój lud. Każda historia to opowieść o Jezusie. Wiesz, gdzie jest Ewangelia głoszona? Ewangelia jest już opisana, wiecie, gdzie w Biblii najwcześniej? Powiesz w Ewangeliach? To ja Cię zaskoczę. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 5 wersecie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 5 wersecie, jest opisana Ewangelia. Kiedyś zastanawialiście się, po co tam są te napisane wszystkie imiona? A ten był i tego, a ten był tamtego, a ten był tamtego. I myślisz, wiesz, panie, to ja tak tu i odtąd zacznę, bo tu coś więcej. Pamiętaj, jeżeli coś jest w Biblii, to ma znaczenie. I w 5 rozdziale jest taki tytuł, Potomkowie Adama. I tam jest napisane 10 imion. Zaczyna się od Adama, a kończy się na Noe. Widzisz? Każde imię ma znaczenie. Każde. I tam jest 10 imion. Imiona to Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalel, Jared, Henoch, Metuszelach, Lamech i Noe. Jeżeli weźmiesz te imiona
i sprawdzisz, co one znaczą, to znaczą to tak. Adam znaczy człowiek, Set znaczy powołany, wybrany, Enosz znaczy śmiertelny, Kenan znaczy smutek, Mahalel znaczy błogosławiony Bóg, Jared znaczy przyjdzie na dół, Henoch znaczy nauczanie, Matuszelach znaczy jego śmierć przyniesie, Lamech znaczy rozpaczający, Noe znaczy pocieszenie i odpoczynek. Jeżeli postawisz to koło siebie, brzmi zdanie tak. Człowiek jest powołany do śmiertelnego smutku, ale błogosławiony Bóg przyjdzie, nauczając, że jego śmierć przyniesie rozpaczającym pocieszenie i odpoczynek. Jezus. Jezus, w piątej Mojżeszowej, nie, w pierwszej Mojżeszowej, w piątym rozdziale, tak, tylko strona 10. Jezus, osobiste doświadczenie, moi drodzy, wejście na górę przemienienia, gdzie Jezus się przed Tobą przemienia. Szukaj Pana, każdego dnia, o każdej porze. Czy możemy? Pomodlimy się, słuchajcie. Pomodlimy się teraz, bo Duch Święty jest tutaj bardzo mocno. Pomodlimy się, aby Duch Święty do nas przemówił. Osobiście. Tylko jeżeli jesteś osobą, która jest głodna Pana, chcę Cię zachęcić, żebyś wstał i zamknął swoje oczy. Witajcie, z tej strony Sara i Jakub Kamieniscy. Chcielibyśmy się z Wami czymś podzielić. Przez ostatnie 2 lata wiele się wydarzyło. Z początkiem 2016 roku wyszliśmy naprzeciw marzeniom, które Bóg zaszczepił w nasze serca, aby widzieć ludzi przemienionych przez Bożą moc. Rozpoczęliśmy działania na terenie całej Polski, regularnie co tydzień podróżując do innych miast, widząc niezwykłe rzeczy. Zdaliśmy sobie sprawę, jak potężny jest głód wśród ludzi, aby doświadczać prawdziwego Boga. Byliśmy zaskoczeni, a jednocześnie podekscytowani, kiedy Bóg otworzył nam drzwi do narodów. Byliśmy świadkami momentów, w których Boża moc w niezwykły sposób dotykała ludzkich serc i przemieniała ich życia. Powróciliśmy do Polski, aby kontynuować rozprzestrzenianie przesłania o Jezusie w kolejnych miastach w Polsce. Zaczęliśmy widzieć uzdrowienia, głusi odzyskiwali słuch, otrzymywaliśmy wiadomości o ludziach uzdrowionych z raka. Wtedy Bóg ponownie otworzył nam drzwi do narodów. Widzieliśmy tysiące ludzi oddających swoje życie Jezusowi w wielu miejscach na świecie. To niezwykłe, co Bóg czyni w Polsce, a także poza granicami naszego kraju. Jednak wierzymy, że to dopiero początek, czas na kompletną Bożą inwazję. Czas spojrzeć szerzej i poszerzyć horyzonty. Mamy marzenia, aby cała Polska zapłonęła dla Jezusa. Jesteśmy w trakcie organizowania wielu projektów w Polsce. Przed nami także 4 duże konferencje ewangelizacyjne dla kilku tysięcy osób, których łączny koszt to ponad 200 tysięcy złotych. Mamy w sercu, aby dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie poznali osobiście Jezusa. Jeżeli widzisz w naszej służbie Boże działanie, jeżeli dostrzegasz w tym sens, to możesz być tego częścią. Zapytaliśmy pewnego człowieka, czy zdaje sobie sprawę z tego, że jego wsparcie w kwocie 10 zł miesięcznie może pomóc w realizowaniu marzeń, które Bóg zaszczepił w nasze serca. Odpowiedział, że nie, argumentując, że jest to zbyt mało, by mogło wpłynąć na cokolwiek. Dlatego chcemy Cię zachęcić, abyś spojrzał dalej. Jest nas wielu. Poprzez regularne wsparcie 1500 osób miesięcznie po 10 zł w skali roku jesteśmy w stanie uzyskać środki, aby zabezpieczyć finansowo te wszystkie projekty, o których mówi do nas Bóg. Jeśli masz w sercu, aby być częścią Bożego poruszenia i tego, co Pan robi w Polsce, jeśli masz w sercu pragnienie, aby być partnerem służby Narody w Ogniu, zachęcamy Cię do comiesięcznego wsparcia 10 zł naszej fundacji, bądź aby było łatwiej złożenia zlecenia stałego w swoim banku, poprzez które automatycznie będziesz zasilać konto fundacji przez podany przez Ciebie okres wybraną kwotą miesięcznie. Dane do wsparcia fundacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.nationsonfire.org w zakładce Wesprzyj. Jeśli nie przejdziesz obojętnie obok tego i dołożysz swoją część, będziemy mogli dotrzeć do kolejnych tysięcy ludzi z pełnym mocy przesłaniem o Jezusie, który żyje i czyni wielkie rzeczy dzisiaj. Teraz Twój ruch.